Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa Baldurka na El-Halufie. Pojazd to T-54 First Prototype, czyli model pierwszy. No i zaręczam wam, że wynik, jaki osiągnie Baldurek, jest warty poświęcenia odrobinki czasu na to, żeby tę bitwę właśnie obejrzeć. Gdzie nasz bohater się wybierze? Czyżby na pagórek dla medów? Na to wygląda, bo przecież nie jedzie na mordownię. Wątpię w to. LTTB już wyrwał do przodu. Reszta spokojnie, Baldurek spokojnie, reszta też już tutaj podąża. Tylko że no nie wszyscy. Zobaczcie, ty 50-100 nie wiem co robi. Dlaczego się pcha akurat w tamtą stronę? Może tak zatrzymam chwileczkę, bo coś obraz skacze. Baldurek tutaj się przepycha z T-34-85. Dobrze, że się chłopaki wzajemnie nie poblokowali. Na prawo, gdzieś tam na linii 0, pojawiają się pierwsze czołgi przeciwnika. Jest tam Tiger 1, jest również lekka jazda. Jeden nawet średniak. No, będzie miał tam co ten ISU i AMX robić. Ale zobaczymy. Zapewne Baldurek będzie miał również niezłą robotę tutaj. A jak nie będzie miał roboty, to sobie jakąś prędzej czy później znajdzie. Bardzo agresywnie LTTB T-34-85 STA-1. No to znak, że tam nic nie podjeżdża. O dziwo. Za to na mordowni wychylają się pierwsze czołgi przeciwnika. Tędy przeciwnik postanowił pojechać. Jest tam skład pomarańczowo-żółty. No ale skład drużyny Baldurka nie wygląda też jakoś rewelacyjnie. Pantera 8 pokazała gdzieś tam tyłek. Nie, to nie jest Pantera 8-8. Nie, Pantera 8-8, dobrze. No i jest Tygrys. No i tu by się przydało coś porobić, może gdzieś okrążyć te czołgi. Przecież nie będzie Baldurek bił się z nimi centralnie. A jednak zobaczcie. Śmiałe posunięcie. Jeszcze patrzę, ile ma penetracji ten pojazd. No tam 183 przebicia na zwykłej amunicji. I Baldurek strzela ze zwykłej amunicji. Arela nie musi się obawiać. Wiadomo, ma potężne działo, ale ogólnie nie może zrobić wielkiej krzywdy Baldurkowi. Za to Tygrys 2 jednak. No, to już jest twardziel. Zresztą Arel też ma zazwyczaj dość dobrą penetrację i przy odpowiednim celowaniu jest w stanie Baldurka przebić. Jest 50-100. Próba założenia gąski. Jeszcze Baldurek nie stracił HP. No, jestem pełen podziwu. Jeszcze jest tam... Oj! To był strzał chyba w 50-100, który się cofnął i bułę wyrwał Tygrys drugi. RL. Czas by go już wykończyć. No, też strzał nieszczęśliwie nie wszedł. RL w tej chwili stanowi taką zasłonę przed kolejnymi czołgami przeciwnika. O, Tygrys wreszcie się przebił. Już nie ma tej osłony. Musi Baldurek wyjechać ostrzej, żeby mieć przestrzał na kolejnych wrogów. I to powoduje, że wrogowie również mają na niego bicie. Jest ta premka francuska. Ona ma potężne działo, z dość dobrą penetracją, ale z długim czasem chyba skupiania. Strasznie ryzykuje Baldurek, ale to ryzyko się opłaca. Ten czołg odbija jak jakiś czołg ciężki, a to jest przecież tylko med. Wynik 6-4, 2800 już obrażeń zadanych i czeka nasz bohater tu już. Zobaczcie, zwykła amunicja się skończyła.
została sama amunicja premium i aż 4 burzaki. Dość dużo. Pięknie wsadzone. za to ten Francuz nie może sobie poradzić z Baldurkiem. Jeszcze jest jak pantera wykończyć tego Revaleris i będzie dobrze. Szczęśliwy strzał gdzieś tam w bok, przecież to mogło się odbić. No i wystawienie się niepotrzebne na ostrzał jak pantery. Jak pantera siódmotierowa robi to, czego nie mogły zrobić czołgi ósmotierowe, czyli przebija Baldurka. Ale tylko raz. Także nie ma tragedii. E25 nie strzela z Golda. To mu tej penetracji w takim razie niestety zabraknie. I teraz nawet H-Egg by wystarczył. Poszło złotko. Zostały 4 pociski. 4 pociski i na plecach jest oj. Trzeba uważać, ten oj zrobił jakiś manewr przedziwny i znalazł się teraz na plecach. Szczęśliwy strzał na plecach Baldurka. No i skrócenie dystansu. Oj, był teraz na przeładowaniu. Podjechanie bliżej tak, żeby nie mógł bić kolegi. Nie mógł chyba opuścić działa albo po prostu... tak, chyba w ten sposób to wyglądało. Mamy Chiri, magazynek i zostały 4 pociski. 4 pociski, tak, odłamkowo burzące, przebicia 50. Na Chiri to powinno wystarczyć. Pod warunkiem, że go się zajedzie jakoś. Nie będzie się strzelał, mam nadzieję, Baldurek gdzieś tam właśnie w ten sposób, tak jak to robi Chiri. Tylko trzeba podjechać bliżej, zajechać go gdzieś tam od tyłu czy od boku, wpakować mu pestkę, tak żeby się nie pozbierał, zobaczyć co to jest moc haeków. I jest podjeżdżanie pod osłoną skały. Może tak nie do końca, ale jednak. No i mamy Chiri, szukanie weak spotów. We włas i pięknie weszło. Chiri się nie przebija. Jeszcze jedna próba. Przymierzenie. I wykończenie przeciwnika. Ale jest... No proszę. Pełny tygrys drugi. Zostały 2 pociski. Co robicie? Wy pewnie byście się schowali. A Baldurek... czeka. Próbuję teraz podjeżdżać, bo Tygrys się chowa, gdyż pozostałe czołgi sojusznicze zajeżdżają go od tyłu i teraz robi błąd nasz kolega. Zamiast zajechać go od tyłu, strzela mu w gąskę, pewnie liczył na asystę, tu akurat szczęśliwie dość to wszystko się zakończyło. No, ale ja bym strzelał gdzieś właśnie od tyłu, gdzieś tam po silniku, po wieży, gdzieś od tyłu zajechał przeciwnika i jeszcze bym te obrażenia jakieś zrobił. A kolega zdecydował się na asystę. Zobaczymy, ile tej asysty w sumie wyszło na tym tygrysie. Przejdźmy do wyników. Wpadła oczywiście masterka. Tutaj 10 rykoszetów z rzędu. Także piękny wynik jak na meda. Stalowa ściana, również piękna sprawa i wysoki kaliber. 6182 zadane obrażenia, rewelacyjny wynik. 5 fragów, 2007 expa bazowego. Epicka bitwa i gold szedł dopiero w momencie jak się skończył. 34 strzały oddane, 32 celne, 27 przebić. Myślę, że następnym razem jednak Baldurek załaduje mniej pocisków HE, może zredukuje je do 2 albo 3. Może ta sytuacja się kiedyś
powtórzyć. I wtedy szkoda by było, żeby przez brak amunicji tej lepszej, no, przegrać bitwę. 4280 w tym meczu zablokowanego przez pancerz, superancka stalówka, asysty 2155, zarobek. To były jakieś bonusy chyba. Nie, miał jakoś kolega chyba coś nie policzyło kosztów amunicji i naprawy. No cóż, ale i tak przychody bardzo wysokie. Jeszcze zobaczmy tego Tygrysa 2. 831 asysty. 769 obrażeń. Coś tam nawet jakieś uszkodzenia modułów. Zobaczcie, ile modułów w ogóle uszkodzonych. Wiem, że to przede wszystkim gąski, ale ogólnie masakryczna ilość. Także piękny wynik. Dziękuję za nadesłanie powtórki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.